To jest prawdziwa Chorwacja. Prawdziwa chorwacka wieś. Jakie ciekawe rozwiązanie, takiego jeszcze nie widziałem. Widzę rzeczy, których bym normalnie nie doświadczył. To jest coś niesamowitego. Tego miejsca nie znają turyści. I to jest jedyny powód tych jakże niesamowitych ścian z kamienia. Cześć. Jest prawie 7. Dzisiaj pozwoliłem sobie na dłuższe polonichowanie. Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że wczorajsza noc była nieprzespana. I zakładam, że pewnie dlatego miałem trochę słabszy dzień. Nie wiem, przekonamy się. Drugi powód. O godzinie 3:20 musiałem wstać, bo obudził mnie ból stopy, podeszwy. Taki mocny, dojmujący. Próbowałem go ignorować, ale nic z tego nie wyszło. Posmarowałem stopę fenistylem w nocy. Wywalałem wszystko z plecaka i musiałem znaleźć tą maść. No po godzinie chyba zaczęła działać. Mam wrażenie, że to nie jest tylko środek przeciwbólowy, ale też likwiduje stany zapalne. Tak mam nadzieję. Nie jest to żadna reklama. Dzielę się tylko swoimi przemyśleniami. I co, na ten moment no, czuję, że mam tą nogę. Stopa bolała mnie wczoraj troszeczkę. Ale to, że w nocy się budzę z bólem, to już jest trochę słabo. No ale pierwszy raz. Ponad 3 tygodnie w drodze, można powiedzieć, że prawie 3,5. Za nami 450 km. I nie licząc łydki, która w pewnym momencie doskwierała, to jest pierwszy tego typu problem. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Miejmy nadzieję, że dobrze. Pokażę ci, korzystając z okazji. Przepraszam. Gdzie się dzisiaj umiejscowiłem? Fajna miejscówka. Sądzę, że najlepsza. Jak do tej pory. A jest to około 20 raz? Jak rozkładam hamak. Przełączę się na inną kamerę. Widzisz, jesteśmy na takich tarasach. Nic oprócz dzikich drzewek tu nie rośnie. Jałowiec. Karłowaty dąb, chyba tak mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś ma przyjść, to właśnie stamtąd. Ja stamtąd przyszedłem. Jest tutaj ślepa ścieżka, o której mówiłem. Tu jest mój patent na to, żeby po pierwsze trochę ochronić się przed ewentualnym wiatrem. Dzisiaj go nie było na szczęście, ale też jest to tak zrobione, że gdyby zaczął padać deszcz, to najzwyczajniej w świecie mogę pociągnąć resztę tropiku i naciągnąć na siebie. Kapelusik zawsze gotowy. Kijki. O. Przepraszam, nade mną piękna zieleń. Naprawdę uspokajająca. I tak to mniej więcej wygląda. Miejscowa bomba. Zaraz wstanę, będę się organizował. Jeżeli nie uda mi się przebić do końca tą ścieżką, to po prostu najzwyczajniej w świecie wrócę się drogą do wsi. I wtedy, jak jeździec znikąd, pojawię się wczesną porą na ulicach tej miejscowości. Przebijam się przez krzaki. Idę po to jednym, to drugim murze ułożonym z kamieni. Jestem oczywiście na czyimś terenie. O, tam jest ten drugi mur. Przed chwilą nim szedłem, ale
Gęste krzaki wygoniły mnie tutaj. Zostało może 100-150 metrów. No nic, dobra, pcham się dalej. 20 minut przebijania i wyszliśmy na asfalt, ominąwszy miejscowość. Takie sobie ogrodzenie, górą można było spokojnie przejść. Cały jestem w krzunach i w krzakach, ale dobrze. Ja lubię wychodzić tak, żeby nie zostawiać. Dobry dan, dobre jutro. Nie zostawiać po sobie śladu. O. Jakbym wyszedł chwilkę później, to spotkałbym miłą panią, która na pewno miałaby coś do powiedzenia w związku z tym, że przechodzę przez ogrodzenie sąsiada. Znaczy się, tak miało być. Ból stopy, podeszwy, o której już ci dzisiaj opowiadałem, najprawdopodobniej wziął się od chodzenia po twardym, po asfalcie. Tak mi się wydaje. Przedwczoraj i wczoraj tak naprawdę zmieniłem troszeczkę powierzchnię, po której drepczę, i pojawił się ból. Dlatego teraz, pomimo tego, że mam piękny asfalt, staram się trzymać pobocza, bo logika wskazuje na to, że powód, który ci podałem, mógł się przyczynić do tego, nazwijmy to, dużego dyskomfortu. A przecież nie chciałbym zrezygnować z tej jakże pasjonującej wycieczki z powodu bolącej podeszwy. Znalazłem w krzakach kołpak od Audi. Dobrze zrobiony. Wygląda na oryginalny. Taki nowy to pewnie z 250 zł kosztuje. Wyciągnąłem, postawiłem, może jakiś bardziej obrotny człowiek zabierze go i zrobi z tego pożytek. Mogę się domyślić, iż może być to Polak, dlatego że odnoszę wrażenie, że Chorwaci nie bardzo zwracają uwagę na takie drobiazgi. Potrzebuję wodę, został mi może litr. Potrzebuję dokupić jedzenia. Mam co prawda na dwa ciepłe posiłki i jedną przekąskę, tak z 80 gramów czekolady i 100 gramów orzechów, ale już nic poza tym. Na śniadanko był rogal z jakąś tam masą waniliową, pewnie z 20 gramów czekolady. Zrobiłem sobie też kawusie, w związku z tym przez najbliższy czas głodny nie będę, a jak zgłodnieję, to mam jeszcze czekoladę i orzechy. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj w ciągu dnia muszę dotrzeć do sklepu. Jako ciekawostkę powiem ci, że wszystkie znaki są podziurawione śrutem. Kolejna ciekawostka, zobacz. Za mną jest znak, który mówi o tej miejscowości. Odwołuję ją. A nie, przepraszam, pomyliło mi się. A tam jest, że wchodzimy. Myślałem, że taka krótka miejscowość, już głupoty chrzanie. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj rano moje pierwsze myśli były takie, że jestem znużony troszkę tą wędrówką. Być może kwestia tak dużej ilości noclegów na dziko spowodowała, że no nie mam dostępu do cywilizacji, nie wysypiam się normalnie. Męczy mnie troszeczkę walka o ten substytut higieny. No taki jestem, co zrobić? Jakoś sobie radzę. Ale będę musiał być może zrobić jakąś małą rewizję planów co do sposobu podróżowania. Głównym ograniczeniem w moim przypadku jest wyznaczony budżet, bo jest on naprawdę niewielki. I może nie uwierzysz, ale budżet na miesiąc to jest 2000 zł. Niedużo? Wiem. Na razie się mieszczę. Jedzenie to jest około 50 zł dziennie. Samo jedzenie. Czyli w ciągu miesiąca to jest 1500 zł. I to bez żywienia się w restauracjach, fast foodach. Sam sobie gotuję. Sam robię kanapki.
Dlatego na pozostałe przyjemności, takie jak hostele, pola kempingowe, pozostaje 500 zł. Czyli mniej więcej od 5 do 6 nocy. Nie, nic poza tym. W tym miesiącu miałem już dwie. A jest chyba dziś koło 7. Nie wiem, 7, 6, 5? Nie. Nie wiem, który jest. Ale to jest fajne, tak? Wiem, że jest torek. No dobra, koniec tego mantykowania. Szoruję dalej. Prawie nadepnąłem na to stworzonko. Szczerze mówiąc, jeszcze takiego nie widziałem. No, nie wiem, może kiedyś sprawdzę. Może ty wiesz, czy to jadowite stworzenie, czy nie. Po raz pierwszy skorzystałem z nawigacji pieszej w mapach CZ. Ustawiłem dojście do sklepu, który jest najbliżej mojej trasy, a kieruję się w stronę wybrzeża. I chcę powiedzieć, że pięknie omija asfaltową drogę i prowadzi przez tą jakże uroczą, górską, ale całkiem w dobrym stanie ścieżkę, trakt. Jest naprawdę dobrze. Wspominałem wczoraj o ewentualnej wycieczce pociągiem. A dzisiaj już zmieniłem troszkę plany. Jednak dalej szoruję na piechotę. Nie widzę specjalnie potrzeby, żeby podjeżdżać koleją. Jeżeli coś się będzie miało zmienić, to oczywiście pierwsi o tym się dowiecie. Ciekawe rozwiązanie, takiego jeszcze nie widziałem. Stopnie zrobione na komórkę, a potem pewnie dalej przejście na dach. Super. Szkoda tylko, że nikogo nie ma, bo kończy mi się woda. Ale, albo bez ale, naprawdę fajnie było iść inną drogą, bo wszedłem do miejscowości, gdzie turysty chyba nie widzieli nigdy. I to jest super. Widzę rzeczy, których bym normalnie nie doświadczył. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja po prostu wyznaczyłem szlak do sklepu. Super, super. To jest właśnie ta Chorwacja, którą chcę oglądać. Znowu wrócił mi uśmiech. Po prawie 450 km spotykam nowe, ciekawe rzeczy, no odmiany kwiatów. To jest coś nierealnego. Idziesz i zobacz, co cię otacza. Co chwilę coś nowego. Przyjrzyj się. Dzika cebula. Jakie ciekawe roślinki. Następna ich odmiana. Maki. Jestem zauroczony, a cebulę zaraz zjem. Przyszedł przywitać się ze mną przyjaciel, bardzo fajny, sympatyczny piesek. Pobiegał koło mnie, powąchał. Strachliwy, ale to dobrze, dobrze, że nie szczeka. Cześć pieseczku, to ja będę leciał. Zauważyłem miejsce, gdzie w miarę komfortowo mogę sobie coś przekąsić. Na razie zjem orzechy i czekoladę, w razie czego dalej będę już
gotował, jeżeli zgłodnieje przed dojściem do sklepu. A tutaj zobaczcie, kto za nami idzie. Tak, Pimpuś? Ty jesteś Pimpuś? Jaki dobry pieseczek. Tak, dobry pieseczek. Nie bój się, już nie mam, już, no chodź. Chodź, przywitaj się. Tak, tak, dobry piesek. Siedząc sobie i wcinając czekoladkę, a do tego orzechy laskowe, zauważyłem ciekawe obiekty. Pierwszy wydaje się być pomnikiem pamiątkowym, ale jest na tyle zaniedbany, iż podejrzewam, że może tyczyć się innej niż chorwackiej nacji. No nic, tablica zniknęła. Ja sądzę, że to może tylko potwierdzić moje przypuszczenia, ale troszeczkę dalej zauważyłem obiekt, który mógłby być obiektem obronnym ze względu na te małe okienka, grube ściany. Trzeba to sprawdzić, prawda? Trudno to ocenić. O! Pociąg! Teraz już muszę zajrzeć na tą stację kolejową, na ten peron. Niespodzianka. Pociąg jechał w tym kierunku, który jest mi potrzebny. I kto wie, gdybym miał ze sobą plecak, kijki, a nie zostawił na tym ala stole, to prawdopodobnie już bym pojechał. Nie zorientowałem się, moja wina. Chcę zobaczyć na rozkład jazdy, może będzie, jak często ten pociąg tutaj jeździ. Ale by było, słuchaj, o włos i bym pojechał pociągiem. Nieźle. Jest i rozkład jazdy. Obiektyw tego nie odda, ale po prostu idziemy po łące wśród ścian z kamienia. To są normalne skrzyżowania. Przed chwilą skróciłem sobie właśnie drogę. Coś po prostu nierealnego. Jak ja się cieszę, że wybrałem chodzenie swoimi ścieżkami. Nigdy nie zobaczyłbym tego, dlatego że tego miejsca nie znają turyści, to nie są turystyczne miejsca. Tu nie prowadzą żadne szlaki, tu nie ma żadnych atrakcji, nie ma żadnej agroturystyki. Cudownie. Wspominałem już o tym, ale powiem jeszcze raz. Te ściany, które tworzą taką niesamowitą atmosferę i korytarze, którymi ciekawie się wędruje, to nie jest fantazja i fanaberia, tudzież chęć, żeby to ładnie wyglądało miejscowej ludności, to jest bezwzględna konieczność. Dlatego, że te wszystkie kamienie zostały zebrane z pól przez pokolenia, jak sądzę. I to jest najprostsze miejsce i najbardziej efektywne, żeby te kamienie składować. I to jest jedyny powód tych jakże niesamowitych ścian z kamienia. To jest prawdziwa Chorwacja. Prawdziwa chorwacka wieś. Z dala od turystów. Z dala od zgiełkiego
od miejskiego zgiełku. Niesamowite. Powtórzę jeszcze raz. Jestem zachwycony. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Owieczki. Zaraz będziemy koło nich przechodzić. Będą na YouTubie. YouTube. Do widzenia. Nie bój się. Nie bać się. Nie groźny, nie gryzie. Dobrze, nie będę się bał. Do widzenia. Pan uprzedził mnie o psie pasterskim, który gdzieś tam uciekł. Oczywiście to ten z tych, co nie gryzie. Znam ja takie. A teraz dalej do przodu, licząc na to, że pies pasterski nie podrze mi portek. Są mi pieski. Całe dwa. Mam nadzieję, że są faktycznie sympatyczne. No, uwaga. Idą. O kurde, całe trzy. No już, dobry piesek, tak, dobry. Dobre psiaczki. Jakie dobre psiaczki, nie zjedzcie mnie, tak? A gdzie wy się zgubiłyście? Gdzie jest wasz opiekun? Ja sobie pójdę. Wy też? Nie będziemy sobie przeszkadzać, co? Bez gryzienia, ok? Dobra, no na razie. No już. Wcale się nie boję. Nie, w ogóle. Jestem spokojny. Tylko jak się odwracam, to ten ładny piesek idzie za mną i z otwartą paszczą. Tak. Dobrze, że ten z tyłu chociaż nie chce mnie zjeść. No dobra. Spróbuję się oddalić. Może za mną nie pójdzie. Tamten znalazł jakieś truchło, czuję zapach padliny. Dobra, pieski poszły, ja też. Miejmy nadzieję, że to już koniec małego epizodu z trzema pasterskimi pieskami. Dość długo już idę wzdłuż autostrady. A powiem szczerze, mam chęć zrobić małą siestę. Zauważyłem miejsce, które w teorii mogło się nadawać i chyba się nadaje. Idę jeszcze sprawdzę. A sądzę, że tak, od jednego do drugiego drzewka tutaj miejsce będzie. Tak po prostu, żeby chwilę pochillować, pomimo tego hałasu. Na pewno taka przerwa dobrze mi zrobi. Czuję już lekkie znużenie. Włączam kamerkę tylko po to, żeby jeszcze raz zachęcić się do noszenia ze sobą hamaka. To jest rewelacja. Naprawdę to jest rewelacja. Dwa drzewa i możesz spokojnie w dowolnym miejscu się zdrzemnąć. Bez mrówek, owadów, kłującej trawy, kamieni, jeżyn, chwastów. Super. Super. Pokażę ci jeszcze tak szybciutko, w jakim miejscu jestem. Naprawdę dużo nie trzeba. Zakończyłem 45-minutową siestę, w tym pół godziny drzemki. Och, aż się inaczej człowiek czuje po takim małym restarcie. Jednak hamaczek robi robotę.
ławeczek, a ja tutaj na tej ławeczce przyrządziłem sobie kawkę, zjadłem śniadanie. To, że butle z gazem, to nie szkodzi. W sklepie około pół godziny, może więcej, ładowałem baterię i powerbank. Sądzę, że do jutra jestem zaopatrzony. Mam 11 km do następnej miejscowości. Sądzę, że po drodze gdzieś złapię już miejscówę na nocleg. Jednak odpoczynek, jedzenie, kawusia, to jest to. Oczywiście troszeczkę pomyliłem drogę. Powinienem skręcić jakieś 300 metrów wcześniej. Nie no, 200, niedużo. Nic strasznego. Dobrze, że szybko się zorientowałem. A zorientowałem się tylko dlatego, bo skończyła się droga. Ale okej, nic się nie stało. Te dodatkowe 300 metrów to przecież pikuś. Tym bardziej, że nie idziemy po szlaku. Sami ten szlak tworzymy. Nasi tu byli. Zszedłem kawałeczek zbocznej drogi, bo według mojej oceny to jest jedno z ostatnich miejsc, gdzie mogę bezpiecznie się ulokować. I co prawda daleko nie jestem, ale to drzewko oliwne i to piękne drzewo w zupełności mi starczy, żeby się zakotwiczyć. Miejsce na kolację też znajdę. To był ostatni moment. Słońce zaraz zacznie zachodzić. Powiem szczerze, idę na całość, chrzanie. Raczej tu nikt nie wiedzie, nie będę się tam obcyndalał. Najwyżej będę się tłumaczył. Szybko chcę przygotować miejsce do spania. Mam nadzieję, że nie będzie widoczne z drogi. Sprawdzę potem jeszcze, ale generalnie jest ok. Chyba nawet nie będę musiał specjalnie niczego karczować, co mnie bardzo cieszy. A dalej to już krzuny. Cały czas ktoś pracuje, cały czas ktoś piłuje. Dobra, to jest to miejsce. Tak wygląda hamaczek. Tu jeszcze trochę bałaganik. Generalnie sporo miejsca. Komary zaczęły dziabać. Smaruję się DIT-em, ale chyba mnie zdążył urąbać. Nie wiem, z zeszłego roku DIT może trochę słabo działa. Generalnie jest ok. Jeżeli noc przejdzie spokojnie, będzie to naprawdę dobre miejsce. Noc minęła spokojnie, ale dokładnie 15 minut po tym nagraniu, jakieś 30 metrów ode mnie, przy drodze zatrzymał się samochód i jak się okazuje, sąsiad poszedł sprawdzać swoje włoście. Do mnie nie zajrzał, więc tłumaczyć się nie musiałem. Bardzo dziękuję za obejrzenie całego odcinka i tradycyjnie już zapraszam na następną część. A w niej nocleg w najbardziej wypasionym hostelu, w jakim byłem, oraz nagie sceny tylko dla dorosłych. Serdecznie Ci dziękuję za komentarze, łapki w górę i oczywiście subskrypcję mojego kanału. Gorąco pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.